Widzowie, 6 stycznia. 6 dzień nowego roku. A ja mnie łapię jakieś choróbsko. Ale spokojnie, mimo wszystko nagram odcinek. Dzisiaj czuję się troszkę średnio, ale... to mnie nie powstrzyma. Dlatego w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak będzie wyglądać mój rok 2024. No bo jak wiecie, jest to rok wyjątkowy. Nie wiem dlaczego, po prostu jest to nowy rok i mam nadzieję, że będzie wyjątkowy. I sprawdzimy sobie, jakie będą przewidywania na najbliższy nadchodzący rok. Zobaczymy, co nas czeka, zobaczymy, co nam powiedzą na ten temat same quizy. Oczywiście widzę, jak chcecie kolejny odcinek samych quizów, koniecznie łapka w górę i subskrypcja. A my nie przedłużajmy i sprawdźmy, co tak naprawdę 2024 rok nam przyniesie. Uwaga, pierwszy quiz. Ile wiesz o 2024 roku? Czy 2024 rok jest rokiem przystępnym? Czyli czy ma 29 dni w lutym? Okej, to jest ciekawe pytanie. Szczerze mówiąc, nawet się nie zastanawiałem nad tym, czy jest. Nie słyszałem, czy by był, czy nie. Możemy to sprawdzić. Chwila, sprawdźmy. A więc tak, styczeń, luty. Ma 29 dni. Okej, czyli mamy rok przystępny. Co oznacza, że jest jeden rok dłużej, znaczy jeden dzień dłużej w roku. Będziemy żyć dłużej. O jeden dzień. Dobra, czyli rok przystępny, tak, ten rok jest rokiem przystępnym. Kiedy przypada Wielkanoc w 2024 roku? O kurczę, obstawiam, że to będzie 9 kwietnia? O. Aha, dobra, nieważne, no okej, myślałem, że to jest 31 kwietnia napisane, dlatego to jakby odrzuciłem w mojej głowie. Ale okej, 31 marca, czyli chyba szybciej. Szybciej niż normalnie, ale w sumie spoko. Czyli, czekajcie, bo Wielkanoc bardzo fajne święto, ja lubię bardzo, bo jajka się wtedy je, spotykam się wtedy z rodziną, możecie dać znać wy, co wy w ogóle robicie w Wielkanoc, ale ja zazwyczaj się, znaczy zawsze w sumie spotykam się z rodziną i lubię, bardzo lubię jajka, ale jajka z majonezem, pychotka. Dobra, lećmy dalej, następne. Kiedy przypada Boże Ciało w 2024 roku? O Boże, to ja nie wiem, dobra, to będzie 8 czerwca. 30 maja, dobra, to jest wszystko przesunięte, naprawdę? Dobra, nieważne. Jakie zwierzę przypada... na 2024 rok? Tu są, jest tutaj ten, są tu jakieś daty. Znajdźmy najnowszą datę, czyli 2000... są same 1900. Nie wiem, jakie zwierzę przypada na ten rok. Kurczę, świnia. Smok. Dobra, ale ja pierwszy słyszę o czymś takim w ogóle. Ja nawet nie wiedziałem, że jakieś zwierzę przypada na jakiś rok, ale no dobra. Na kiedy zaplanowano finał Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2024? To jest rok, w którym powinno być Euro? Euro 2012, 16, 2... Dobra, okej, okay, tak, powinno być. Okej, okay, czyli no skoro jest 2024 i... aha, kiedy to jest, a nie gdzie? Czyli... na kiedy? Wydaje mi się, że to się zacznie jakoś no w miarę szybko, czyli 26 czerwca... naprawdę? Ja myślę, że oni będą chcieli już latem sobie grać, a nie, że będą tak już w połowie lata. No dobra. Gdzie odbędzie się finał konkursu piosenki Eurowizji 2024? O Jezu, kto wygrał poprzednią? Ja nie mam pojęcia nawet. W Dublinie w Irlandii, w Sztokholmie w Szwecji, w Malmo w Szwecji. Są dwie Szwecje. Wydaje mi się, że w takim razie któraś ze Szwecji to będzie. I wydaje mi się, że w takim razie będzie to Sztokholm. No nie, no naprawdę... no nie, no dobra, nieważne. Gdzie odbędą się letnie igrzyska olimpijskie? Letnie igrzyska olimpijskie odbędą się w tym roku... ja coś mi mówi, że w Pekinie chyba mam wrażenie, ale... no w Paryżu. Tak czułem, że coś na P, nie? To po prostu gdzieś mi się obiło uszy i mówię... igrzyska olimpijskie? Coś z P było, coś... Paryż. Nieważne. Które państwo w pierwszej połowie 2024 roku sprawuje... prezydencję Unii Europejskiej? Co to są? Co to jest za ciężki quiz? Ja liczyłem na to, że tutaj będzie na zasadzie czy w 2024 roku więcej razy będą wybuchać creepery, czy raczej będą nas zabijać endermany. I ja wtedy bym powiedział, ha, creepery. Co roku wybuchają, najwięcej creeper wybucha. No dobra, nieważne. Sprawuje Belgia. Nie wiem, strzelałem. W którym miesiącu 2024 roku będziemy mogli zaobserwować zaćmienie słońca? To ciekawe, to jest ciekawe, wydaje mi się, że to będzie kwiecień. Ja to mam łeb, widzowie, do zaćmień to jestem, ja ogólnie mam zaćmienie mózgu całe życie, więc ja w zaćmieniach jestem dobry. Jakie wybory będą miały miejsce w 2024 roku? Mi się wydaje, że prezydenckie miały być w 2025 dopiero. Parlamentarne były, więc samorządowe? Co? Ja jestem, kurczę, taki mądry?
Ej, dobra, twój wynik to 4 na 10, jestem fatalny. To jest średnio. Nic nie wiem na temat 2024 roku. No dobra, sprawdźmy w takim razie, co wywróży nam 2024. Czy to jest drapka, naprawdę? Dobra, tu będzie jakiś syf. Aha, fajerwerki mi wywróży, a jest spoko. Zdrap i sprawdź. W 2024 roku pokłóci się z kimś tak bardzo, że ona cię znienawidzi. Jak myślisz, zgadza się z tym wynikiem? Podziel się wynikiem w komentarzu. Mega, a to mam takie przewidywania na nowy rok, że no po prostu głowa mała. Co to jest? Jakie zwierzę według chińskiego horoskopu przypada na... Smok. Rok 2024 w liczbach. Nie wiem, co to oznacza, ale rozpocznijmy ten test i sprawdźmy, ile dni będzie miał rok 2024. 365, 366. Ha! To jest to. Którego dnia kwietnia wypada poniedziałek wielkanocny w tym roku? Pierwszy. Ale kurczę, to na podstawie poprzedniego quizu wiemy. Którego czerwca jest zakończenie roku szkolnego? Ocie panie, dobra, no to będzie... No nie, no to nie będzie... To będzie dwa... Tak szybko? W takim razie, którego września jest rozpoczęcie roku szkolnego? Drugi. Strzelałem. Jakby dodać wszystkie cyfry, liczby tego roku, to jaki wynik otrzymamy? To dodamy 2, 4, 6, 8. Szybki jestem jak strzała i ostry jak przecinak, jak zygzak McQueen. Tutaj lecę. Dobra, czy pytanie. Które w tym roku będziemy chodzić w rocznicę niepodległości? Ty jest to szóstą! Kurde, panie, co ja tu odpowiadam? Jak napisać liczbę 2,24 w rzymskim chciałem to kliknąć. Ej, przysięgam, że chciałem to kliknąć. Ej, dobra, no, ej, to był fajny quiz. Tu była walka z czasem. To mi się podobało. Dobra, co byś wolał w wersji na 2024 rok? Co byś wolał? Żeby kolejne wybory w USA były spokojne czy pełne kontrowersji? Dlaczego my mamy takie polityczne pytania? Ja liczyłem na jakieś miłe, prawda, takie... Minecraftowe, na przykład, rzeczy na 2024, nie? Dobra, ale co byś wolał? Spokojne czy pełne kontrowersji? One na pewno będą pełne kontrowersji. Aha, to jest co ja bym wolał, a nie jak będzie. Chciałbym spokojne. Dobra, to jest jakiś głupi quiz. Co byś wolał, żeby w Polsce doszło do zbliżenia między różnymi grupami? Walimy ten quiz. Przewidywania na 2024 rok. Jak myślisz? Czy w 2024 roku świat oficjalnie nawiąże kontakt z UFO? Myślę, że nie. Jak myślisz, ja to w ogóle nie za bardzo wierzę w to, że jest jakieś UFO i że jacyś kosmici żyją w kosmosie. Jak myślisz, czy w 2024 roku Wersow ogłosi drugą ciążę? Ej, tu myślę, że tak. Tu myślę serio, że tak. Jak myślisz, czy w 2024 roku szkoły zostaną zamknięte na jakiś czas? Wydaje mi się, że nie ma powodów do tego póki co, więc raczej nie. Aczkolwiek, kto to tam wie? Jak myślisz, czy w 2024 roku ktoś z Polski stanie się znany na całym świecie? Wydaje mi się, że tak jakoś bardzo, że tak powiem się... raczej nie. A tu jest, że tak, że... Kto ma być taki znany na całym świecie? No ciekawe. Jak myślisz, czy w 2024 roku w jakimś małym mieście w Polsce wydarzy się coś wiralowego na skalę całego świata? Myślę, że... skalę całego świata. Myślę, że nie. Widzę, że ludzie są bardzo optymistyczni. Trochę tak jakby wiedzieli, co się ma wydarzyć. A ja nie wiem, więc mówię nie. Jak myślisz, czy w 2024 roku jakaś znana marka spożywcza zmieni swoją nazwę i logo? Nie wiem, szczerze, wydaje mi się, że nie. Ja ciągle klikam na nie, a tu wszyscy klikają na tak. Ja nie wiem, wszyscy mają jakieś przecieki, czy jak to działa? Jak myślisz, czy w 2024 roku Polska wygra Eurowizję? Nie. To tu się zgadzamy. Jak myślisz, czy w 2024 roku Roxy Węgiel weźmie ślub? Myślę, że... Kurczę. Może tak być, w sumie. Strzelmy może tu, dajmy tak. Myślę, że tak, zobaczmy. Dobra, dowiemy się, jak inni myślą. Okej, bardzo podzielone, że tak powiem, społeczeństwo. Jak myślisz, czy w 2024 roku jakiś znany polski influencer odejdzie z internetu? Myślę, że tak. Myślę, że co roku jakiś znany influencer gdzieś tam powoli usuwa się w cień. Wydaje mi się, że może tak się stać w tym roku również. Dobra, skończyliśmy ten quiz i w tym momencie został nam ostatni. Jaki będzie dla ciebie nowy rok? Chciałbym się dowiedzieć, jaki dla mnie będzie nowy rok. Czy to będzie rzeka mlekiem i miodem płynąca? Czy jednak będzie to... Gówno. Wybierz najładniejszą bombkę. Nie wiem, jakim cudem ma mi to pomóc w przewidzeniu mojego nowego roku, ale okej. Najładniejsza bombka. Wydaje mi się, że tutaj wygrywa numer 6.
I tak postawię, okej? Okay? Bombka, szósta, okej. Okay. Czeka na ciebie szczęśliwy rok i świadomie odczuwasz każdą sekundę oczekiwania. Miło jest teraz czuć się szczęśliwym. Szczęście w nadchodzącym roku będzie twoim stałym partnerem życiowym, a... Aha. Fajnie, że sobie mogłem w ogóle poczytać to, nie? Że w ogóle pozwoliliście mi. Dzięki. W takim razie wychodzi na to, że będę miał bardzo fajny 2024 rok i tego również wam chciałbym życzyć. Życzę wam wszystkiego dobrego na nowy rok. Wiem, że już mamy w sumie 6 stycznia, więc jakby już powinienem wam to dawno życzyć, ale chyba wam tego nie życzyłem, więc życzę wam teraz, żeby reszta 360 dni następne, żeby było dla was cudowne.